Urywek z drugiej księgi królewskiej. It was kapitel 2. A mianowicie z drugiego rozdziału. Druga księga królewska, drugi rozdział. Strona 403. Die Verse 1 bis 14. Od 1 do 14 wiersza. Druga księga królewska, drugi rozdział. Od 1 do 14 wiersza. A gdy Pan zamierzał unieść Eliasza wśród burzy do nieba, wyszedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal. I rzekł Eliasz do Elizeusza: pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie aż do Betelu. Lecz Elizeusz odpowiedział: jako żyje Pan i jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I stąpili do Betelu. A wtedy wyszli uczniowie proroccy, którzy byli w Betelu, do Elizeusza i rzekli do niego: czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on odpowiedział: ja też to wiem, lecz wymilczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz: Elizeuszu, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie do Jerycha. Lecz ten odpowiedział: jako żyje Pan i jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I weszli do Jerycha. Wtedy przystąpili do Elizeusza uczniowie proroccy, którzy byli w Jerychu, i rzekli do niego: czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on odpowiedział: ja też to wiem, lecz wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz: pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie nad Jordan. Lecz ten odpowiedział: jako żyje Pan i jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I poszli obaj. A poszło też 50 spośród uczniów prorockich, lecz ci stanęli na uboczu, z dala. Oni zaś obaj stanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim wodę, a ta rozstąpiła się w jedną i w drugą stronę. Oni obaj zaś przeszli po suchej ziemi. Gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział: proszę, niech mi przypadnie udziale podwójna miara twojego ducha. Tak to musi być dobrze przetłumaczone. A on odpowiedział: o trudną rzecz prosiłeś, lecz jeśli mnie ujrzysz w chwili, gdy będę od ciebie wzięty, spełni ci się to, a jeśli nie, to się to nie spełni. A gdy oni szli dalej, wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Elizeusz zaś, widząc to, zawołał: ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnico. Już go nie zobaczył. Pochwycił tedy swoje szaty, rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego. Zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Następnie wziął płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, uderzył nim wodę i rzekł: gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? Również gdy on uderzył wodę, rozstąpiła się ona w jedną i drugą stronę i Elizeusz przeszedł. Das ist sicherlich kein unbekanntes Kapitel, was wir hier gerade gelesen haben. Z całą pewnością nie jest to dla was nieznany rozdział, który przed chwilą przeczytaliśmy. Es ist ein Kapitel mit einer großen prophetischen zukünftigen Bedeutung. Jest to rozdział, który zawiera w sobie ogromne przyszłościowe, prorocze znaczenie. Aber es ist auch ein Kapitel mit einer sehr praktischen Belehrung für uns. Ale jest to też i rozdział, który zawiera dużą ilość praktycznego pouczenia dla nas. Und darauf kommt es mir heute Nachmittag an, auf die zweite Stunde, auf die praktische Belehrung, die Gott für uns hat. I właśnie o te praktyczne pouczenie, które Bóg ma dla nas przygotowane, dzisiaj mi chodzi. Hier werden 4 verschiedene Orte vorgestellt.
Tutaj w tym urywku zostały nam przedstawione cztery różne miejscowości. Und jeder Ort beinhaltet eine tiefe geistliche Belehrung. I każde to miejsce zawiera w sobie głębokie duchowe pouczenie dla nas. Elisa kannte sicherlich all diese Orte. Eliasz, Elizeusz znał z całą pewnością wszystkie te miejsca. Und er wusste sicherlich auch, was das Wort Gottes über sie erzählte. I z całą pewnością dokładnie o tym wiedział, co też i Słowo Boże na temat tych miejsc mówi. Aber hier geht es nicht um Kopfwissen, hier geht es um die Frage des Herzens. Ale przecież jak zwykle nie chodzi o wiedzę, która jest tylko w głowie, ale chodzi o bardzo praktyczne zastosowanie jej w życiu. Und deswegen mussten sie jeden Ort persönlich aufsuchen. I to dlatego oni musieli każdą miejscowość osobiście odwiedzić. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges auch für uns im Leben. I to też dla nas jest bardzo, bardzo ważne w naszym życiu. Dass wir Dinge mit dem Herzen ergreifen müssen. Abyśmy my te wszystkie rzeczy również też i pojmowali naszym sercem. Was können wir von jedem Ort lernen? A więc co możemy się nauczyć z każdej tej wymienionej miejscowości? Erstens, dass Gott den Elisa dorthin führte, wo alles begann. Po pierwsze to, że Bóg poprowadził Eliasza tam, gdzie wszystko się rozpoczynało. Dann weiß Elisa aber auch, was aus diesen Orten geworden ist. Ale również też i Elizeusz wiedział, co z tych miejsc się później stało. Und dann bekommen wir eine praktische geistliche Belehrung. I teraz w tym momencie otrzymujemy całkowicie praktyczne duchowe pouczenie. Dass dieses Kapitel hier sehr besonders sein muss. To, że ten rozdział jest szczególnego rodzaju, sieht man daran, dass es mit einer Überschrift beginnt. Wynika z tego, że ten rozdział rozpoczyna się od swego rodzaju tytułu na początku. Ich meine nicht diese Überschriften, die Menschen später über die Kapitel geschrieben haben. Oczywiście nie mam na myśli tutaj tych tytułów, które to ludzie dołożyli później do Słowa Bożego, jakie zwykle w Bibliach się znajdują. To nicht meine Vers 1. Nie, ja mam na myśli tutaj treść pierwszego wiersza. Dort heißt es nämlich, a tam czytaliśmy mianowicie, und es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren ließ, da gingen Elia und Elisa von Gilgal weg. A gdy Pan zamierzał unieść Eliasza wśród burzy do nieba, wyszedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal. Aber das Auffahren in dem Sturmwind geschieht ja erst am Ende unseres Abschnittes. Ale to, że ten Eliasz w burzy został zabrany z tego padołu ziemskiego do nieba, to dopiero się działo pod koniec tego przeczytanego urywku. Gott greift das Ende schon vorweg und setzt es wie eine Überschrift über den ganzen Abschnitt. Bóg użył koniec tego przeczytanego urywku jako tytuł, aby postawić go na samym początku tego rozdziału. Und so etwas haben wir ganz selten in der Bibel. Coś takiego zdarza się bardzo rzadko w Biblii. Ich kann noch ein Beispiel bringen. Mogę tylko przytoczyć jeden przykład. Aus dem Neuen Testament. A mianowicie z Nowego Testamentu. W tym Lukas Evangelium. Z Ewangelii Łukasza. Kapitel 9. 9 rozdział. Vers 51. 51 wiersz. 9 rozdział Łukasza. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, dass er sein Angesicht feststellte, nach Jerusalem zu gehen. Czytamy tutaj w tym wierszu, Łukasza 9 rozdział, 51 wiersz. I stało się, gdy dopełniły się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy. Wieder wird das Ende dieser Begebenheit vorweggenommen. Znowu w tym wierszu mamy wzmiankę o zakończeniu tego rozdziału, akurat w tym miejscu na początku postawioną. Und als Überschrift über das ganze kommende Thema gesetzt. I koniec tego rozdziału postawiony jest w tym 51 wierszu jako tytuł na cały ten urywek. Wir merken, die Themen sind ähnlich. I tu możemy zauważyć, że tematy tutaj są podobne. Im zweiten Buch der Könige geht es um Aufnahme, Himmelfahrt des Elisa. Tutaj w drugiej Księdze Królewskiej, której żeśmy czytali, chodzi właśnie o
zabranie do nieba Eliasza. Und ähnlich ist die Blickrichtung in Lukas 9, Vers 51. I podobne też jest ukierunkowanie w tym 9 rozdziale Łukasza w 51 wierszu. Es ist ein so großes, wichtiges Ereignis in den Augen Gottes, dass Gott eine Überschrift darüber setzt. Jest to tak bardzo ważne zdarzenie w oczach Bożych, że wyjątkowo Bóg tutaj nad jednym i drugim urywkiem postawił swój własny tytuł. Also wir haben hier ein sehr besonderes Kapitel vor uns. A więc okazuje się, że mamy teraz przed sobą szczególny rozdział. Aber wir müssen erst noch mal ein paar Jahre zurückgehen. Ale aby to zrozumieć, to musimy cofnąć się o kilka lat. Nämlich nach 1. Könige 19. A mianowicie musimy otworzyć teraz 19 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej. In 1. Könige 19, Vers 19 haben wir die Berufung von Elisa. Dlatego, że tutaj w tym pierwszej Księdze Królewskiej, 19 rozdział, 19 wiersz, możemy o tym przeczytać, w jaki sposób Elizeusz został powołany do służby. Und das ist schon etwas, was von tiefer Belehrung ist. I rozważanie tego urywku, począwszy od 19 wiersza, to już dla nas daje bardzo głębokie pouczenie. Was sind die Kennzeichen von diesem Elisa? A więc przyjrzyjmy się tego temu, jakie to cechy tutaj charakteryzują tego Elizeusza. Er war zum einen sicherlich kein armer Mann. Z jednej strony możemy to stwierdzić, że to na pewno nie był biedny rolnik. Er pflügte mit 12 Joch Rinder. Czytamy tutaj w tym wierszu, że on akurat orał swoje pole i do tego używał zaprzęgu z 12 tych wołów, przepraszam. Das heißt nicht, dass vor einem Pflug 24 Rinder waren. To nie znaczy, że przy jednym tym zaprzęgu szło 24 woły. Sondern man pflügte mit 12 Pflug nebeneinander. Nie, tu chodzi o to, to możemy teraz po najnowszych badaniach stwierdzić, robiło się 12 pługów, które równolegle szły ciągnięte przez dwa woły. Nach einem ganz bestimmten Prinzip, sodass das Feld schneller bearbeitet werden konnte. A była do tego stosowana specjalna zasada, czy reguły specjalne, które powodowały, że całe pole szybciej mogło być zaorane. Und 12 Joch spricht schon von Reichtum. A 12 zaprzęgów wołów to już na pewno świadczy o bogactwie tego rolnika. Der zweite Punkt ist, dass Elisa ein fleißiger Mann gewesen ist. Drugi punkt, który jasno z tego 19 wiersza wynika, to to, że Elizeusz to był naprawdę pilny pracownik. Er ging seiner Arbeit so nach, dass er ein Zeugnis gewesen ist. On tak sumiennie swoją pracę wykonywał, że mógł być w tym względzie dla nas wielkim świadectwem. Wir finden das genauso bei dem Herrn Jesus. Dokładnie coś takiego znajdujemy też w przypadku Pana Jezusa. Der ein Zimmermann gewesen ist. Pan Jezus, który wyuczył się zawodu cieśli. Und wie treu wird er seine Arbeit ausgeführt haben. I w jak wierny sposób on swoją pracę wykonywał. Dann kommt der dritte Punkt bei Elisa. I jeszcze trzeci punkt należy wspomnieć co do tego Elizeusza. Ich sag mal, dass die Beziehung zu Gott für ihn das Wichtigste ist. A mianowicie to, że związek z Bogiem dla niego był ponad wszelką miarę najważniejszy. Was passiert denn in Vers 19? I przyjrzyjmy się, co się stało w tym wierszu 19. Elia kommt. Eliasz do niego podszedł. Und wirft seinen Mantel auf ihn. I zarzucił na niego swój płaszcz. Koniec tego wiersza. Mehr passiert hier nicht. Tutaj nic więcej się nie działo. Wir lesen nichts davon, dass Elia etwas zu ihm sagte. Nie czytamy tu w ogóle, żeby Elizeusz cokolwiek na to powiedział. Aber Elisa hat diese Sprache verstanden, diese Sprache ohne Worte. Ale Elizeusz zrozumiał tą mowę, mowę bez słów. Elisa hat verstanden, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Elizeusz zrozumiał, teraz nadeszła pora, abym ja podjął w swoim życiu właściwą decyzję. Was ist für mich im Leben wichtiger? I zastanówmy się, co dla mnie w życiu jest najważniejsze. Sicherheiten hier auf dieser Erde? Bezpieczeństwo tutaj na tej ziemi? Oder eine Nachfolge hinter dem Verworfenen? Albo naśladowanie tego, który przez świat został odrzucony. Ihr kennt sicherlich die Geschichte des Elia. Z całą pewnością znacie tą historię Eliasza. Der war zu diesem Zeitpunkt der meist gehasste Mann im Volk.
On w tym momencie życia, w którym teraz go oglądamy, był tym mężem w narodzie izraelskim, który był najbardziej znienawidzony ze wszystkich. Die Herrscher hassten ihn. Nawet i panujący królowie go nienawidzili. Und jetzt, Elisa, musst du eine Entscheidung treffen. A tu się okazuje, że ten Elizeusz musi teraz podjąć właściwą decyzję. Was ist dir wichtiger? I pomyśl, co dla ciebie jest teraz najważniejsze. Sag's noch einmal, Wohlstand und Reichtum in dieser Welt. Jeszcze raz ci to powtarzam i przedstawiam twoim oczom, czy dobrobyt i bezpieczeństwo w tym świecie? Oder dich auf die Seite des Verworfenen zu schlagen. Albo stanąć po stronie tego, który jest odrzucony przez ten świat. Sag noch einmal, Elia ruft ihn nicht als der meistgeliebte Mann des Volkes. Jeszcze raz to powtarzam. Eliasz nie powołuje Elizeusza jako ten, który był najbardziej umiłowany w całym narodzie izraelskim. Sondern als der, der hier verfolgt war. Ale nie, on powołuje Elizeusza, będąc najbardziej prześladowanym w Izraelu. Und Elia trifft eine Entscheidung. A Elizeusz podejmuje decyzję. Er verabschiedet sich von seinen Eltern. On pożegnał się ze swoimi rodzicami. Dann folgte ihm nach. I poszedł za nim. Aber in Vers 21 macht er noch was ganz Wichtiges. Ale w wierszu 21 czytamy o tym, że on uczynił jeszcze coś bardzo ważnego. Er kehrt noch schnell zurück und schlachtet sein Joch Rinder, was er geführt hat. On szybko wraca i on tutaj zarżnął tą parę wołów, przy której zaprzęgu akurat on stał i orał. Elisa trennt seine ganzen irdischen Beziehungen. A to oznacza, że Elizeusz teraz przerywa wszystkie swoje ziemskie powiązania, w jakich on stał. Seine ganzen Bindungen. Wszystkie te więzy, w których on się znajdował. Nach dem Schlachten seiner Rinder gab es kein Zurück mehr. Bo przez to zarżnięcie tych wołów objawił to wszystkim jawnie. Dla mnie nie ma już powrotu do gospodarki. Elisa hat sich also endgültig für die Seite Elia, für die Seite Gottes entschieden. A więc Elizeusz zdecydowanie stanął po stronie Bożej, a jednocześnie przy boku Eliasza. Aber du siehst auch, Elisa schlachtet die Rinder nicht sofort. Ale też możesz zauważyć, że Elizeusz nie zarżnął tych wołów natychmiast. Dazwischen vergeht einige Zeit. W międzyczasie upłynął pewien odcinek czasu. Zeit des Nachdenkens. To był właśnie ten czas, gdy on mógł się zastanowić. Zeit ist auch einmal die Kosten zu überschlagen. To był czas, w którym on mógł ocenić, ile będzie mnie to w życiu kosztowało. Ein spontanes Ja haben schon viele ausgesprochen, wenn Gott sie rief. Tak, wiemy o tym, że spontaniczne tak, wielu wypowiedziało, gdy Bóg ich powoływał. Aber was ist anschließend daraus geworden? Ale pomyślmy, co z tego koniec końców wyszło. Hier hat jemand Ja gesagt zu dem Ruf Gottes. Bo ten, kto ktoś kiedyś powiedział tak, będąc powołany przez Boga, aber er hat sich vorher Gedanken darüber gemacht. To mógł być taki człowiek, który wcześniej nie zastanowił się nad tymi myślami. Und das ist eben das, was Gott von uns möchte. Ale właśnie to jest to, co tak Bóg bardzo by sobie od nas życzył. Nicht irgendein spontanes Ja. Nie, żebyśmy szybko wypowiadali spontaniczne tak. Sondern eine echte Herzensentscheidung. Nie, Bóg życzy sobie, abyśmy mieli serdeczne, wewnętrzne rozstrzygnięcie. Guck dir die Opferung bei Abraham und Isaak an. Spójrzcie też i na ofiarowanie Izaaka przez Abrahama. Gott sagt zu Abraham nicht, opfer deinen Sohn Isaak hier. Bóg nie powiedział do Abrahama, tu w tym miejscu ofiaruj mi twojego syna Izaaka. Sondern er sagt dort in einem Gebirge, wo ich es dir zeigen werde. Nie, Bóg powiedział, na tych górach, które ja tobie pokażę, tam go ofiaruj. Dann hatte Abraham 3 Tage Zeit, um über seine Entscheidung nachzudenken. I Abraham miał 3 dni czasu, aby rozmyślać na temat swojej decyzji. Und wahrscheinlich fiel es ihm von Schritt zu Schritt in der Tat schwerer. Prawdopodobnie z kroku na krok stawało się to podjęcie tej decyzji coraz trudniejsze dla niego. Aber ist seine Entscheidung treu geblieben? Ale nie, okazuje się, że on pozostał wierny temu postanowieniu i decyzji, którą na początku podjął. Weil es eine Herzensentscheidung gewesen ist. Dlatego, że to było postanowienie jego serca.
Was passiert nach dieser Entscheidung von Elia? Elisa, Entschuldigung. A co stało się po podjęciu tej decyzji przez Elizeusza? Dass wir erstmal einige Jahre nichts von ihm hören. Mianowicie to, że po tym podjęciu decyzji kilka lat nic w ogóle o nim nie słyszymy. Wir wissen nicht genau, wie viel Zeit zwischen 1. Könige 19 und 2. Könige 2 liegt. Nie wiemy dokładnie, ile czasu upłynęło od tej pierwszej królewskiej 19 rozdział do drugiej królewskiej 2 rozdział, w którym rozdziale my czytaliśmy na początku. Aber es müssen einige Jahre gewesen sein. Ale z całą pewnością kilka lat musiało upłynąć. Wo war dieser Elisa? I jakim był ten Elizeusz? Irgendwo verborgen in der Schule Gottes. Tak, on przebywał w międzyczasie gdzieś tam ukryty, uczęszczając do Szkoły Bożej. Und das finden wir oft in der Bibel. Tak, takie sytuacje często znajdujemy w Biblii. Guckt ihr ein Mose an, der Jahrzehnte in der Verborgenheit bei Gott war. Spójrzcie na przykład na Mojżesza, który dziesiątki lat przebywał w ukryciu w Szkole Bożej. Und wie viele Gläubige taten etwas, von dem wir gar nichts erfahren hatten. A jak wielu wierzących też i jest takich, o których my nic nie dowiadujemy się. Ein David hat einmal Löwen abgewehrt und getötet. Na przykład dopiero po czasie dowiadujemy się, że taki pasterz Dawid kiedyś miał taką sytuację, że zabił nawet w ochronie swoich owiec lwa. Wir erfahren es erst viel, viel später. I dopiero wiele, wiele lat później o tym się dowiadujemy. Wir brauchen alle diese verborgenen Stunden bei Gott. Tak, my wszyscy potrzebujemy, abyśmy przeszli przez takie skryte godziny Szkoły Bożej. Genauso wie eine Maria zu den Füßen des Herrn Jesus saß. Dokładnie to też i oglądamy w przypadku Marii, która usiadła u stóp Pana Jezusa. Denn das ist die Grundlage für unsere Kraft und für unseren Weg, den wir gehen können. Bo jej postępowanie mogło być i też podstawą naszego dalszego życia, aby w głębokiej wierze iść za Panem. Und das Ganze, das zieht Wunder hinter sich her. I tego rodzaju postępowanie pociąga za sobą cuda. Gehen wir noch einmal kurz zu Maria, bevor wir hier weitergehen. Spójrzmy jeszcze krótko na osobę Marii, zanim zajmiemy się dokładnie tym urywkiem. Wenn Johannes 11 liest, jeżeli ktoś przeczyta 11 rozdział Ewangelii Jana, wo der Tod von Lazarus berichtet wird, tam w tym rozdziale jest wzmianka o śmierci Łazarza, hast du ein Kapitel voller Unruhe. To tam stwierdzisz, że masz przed sobą rozdział, który jest pełen niepokoju. Nur zwei Personen strahlen Ruhe aus. Tylko dwie osoby tam promieniują wielkim spokojem. Das ist zum einen natürlich der Herr Jesus. Po pierwsze, najpierw oglądamy tam, tą osobą jest Pan Jezus. Der sich sehr viel Zeit lässt. Który pozwala, aby upłynęło wiele czasu. Das ist aber zum anderen auch Maria. Ale i po drugie oglądamy i w takim samym stanie Marię. Von der du in Vers 20 liest, o której możesz przeczytać w 20 wierszu. Nur ein ganz kurzer Vers, bardzo krótki wiersz. Maria aber saß im Haus. Ale Maria siedziała w domu. Man muss sich vorstellen, was das hier für eine Situation ist. I teraz spróbujmy się przenieść w tą sytuację, aby lepiej ją zrozumieć. Lazarus war gestorben. Łazarz zmarł. Man wartete auf den einzigen, der helfen konnte. Cała rodzina oczekiwała na tego jedynego, który mógł w tej sytuacji pomóc. Der ließ sich sehr viel Zeit. A on akurat pozwala, żeby upłynęło dość dużo czasu. Und Maria saß in aller Ruhe zu Hause und wartete. A Maria siedziała całkowicie spokojna w domu i czekała. Das konnte sie nicht aus eigener Kraft. Nie potrafiłaby tego uczynić z własnej siły. Das konnte sie, weil sie vorher zu den Füßen des Herrn Jesus saß. Ona to potrafiła dlatego, że ona wcześniej spędziła czas zasiadając u stóp Pana Jezusa. Und sie tut erst etwas, als der Herr Jesus sie rief. I ona dopiero zaczyna być czynna w momencie, gdy Pan Jezus ją zawołał. In Vers 28 heißt es, bo możemy przeczytać w 28 wierszu, Martha ging hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sagte, der Lehrer ist da und ruft dich. W połowie tego wiersza Maria zawołała siostrę swoją i rzekła jej w tajemnicy: Nauczyciel tu jest i woła cię. Vers 29, als sie aber dies hörte, stand sie schnell auf. A gdy ta, skoro to usłyszała, wstała szybko.
Śmiesznie poszła do niego. Da wusste sie die Zeit des Wartens ist vorbei. Tak, w tym momencie ona wiedziała, że czas oczekiwania się zakończył. Sie beeilt sich, zu dem Herrn Jesus zu kommen. I ona pośpieszyła, aby dojść do Pana Jezusa. Wir merken, wir brauchen diese Zeit der Stille und der Ruhe. I na pewno zauważacie, że my wszyscy potrzebujemy takiego czasu ciszy i uspokojenia. Bei Maria waren das einige Stunden. W przypadku Marii to było kilka godzin. Hier bei Elisa waren das einige Jahre. W przypadku Elizeusza to było kilka lat. Die Zeit ist nicht das Entscheidende. Długość tego okresu czasu nie jest decydująca. Aber dass wir einen solchen Ort in unserem Leben haben, wo wir uns zu den Füßen des Herrn Jesus setzen. Ale ważne jest, abyśmy mieli takie miejsce i taki czas w naszym życiu, w którym mogliśmy zasiąść u stóp Pana Jezusa. Und das ist völlig egal, wie alt du bist. I dlatego jest to całkowicie obojętne, ile ty w tym momencie masz lat. Das gilt für die Ältesten wie auch für die Jüngsten. Gdyż to obowiązuje najstarszego wśród nas, jak również i najmłodszych. Dass man sich diese Zeit nimmt. Aby każdy sobie właśnie takiego rodzaju czas zarezerwował. Dass man die Bibel liest. Aby w tym czasie czytać Biblię. Dass man darüber mit Gott spricht. Aby na temat tego przeczytanego rozmyślać i rozmawiać w modlitwie z Bogiem. Und dass man dann auf die Antwort, auf die Stimme Gottes hört. I aby oczekiwać na odpowiedź, na głos Boży. Elisa muss diese Stimme gut verstanden haben. Elizeusz z pewnością bardzo dobrze ten głos Boży w swoim życiu zrozumiał. Denn wie heißt es in 2. Könige 2, Vers 2? Dlatego, że możemy przeczytać w tej drugiej księdze Kronik, w drugim rozdziale, w drugim wierszu. Das lesen wir dann noch öfter. I takie słowa my czytamy jeszcze częściej w tym rozdziale. Und Elia sprach zu Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich bis nach Bethel gesandt. I rzekł Eliasz do Elizeusza, pozostań tutaj, gdyż Pan mnie posłał aż do Betelu. Das gleiche in Vers 4. Dokładnie te same słowa w czwartym wierszu. Das gleiche in Vers 6. Takie same słowa i w szóstym wierszu. Also Gott hat diesem Elia einen ganz klaren Auftrag gegeben. A więc Bóg dał temu Eliaszowi bardzo jasno sprecyzowane zadanie. Suche diese Orte auf. I powiedział do niego, przejdź się do tych miejsc. Aber Elisa hat verstanden, dass diese Stimme Gottes auch ihm galt. Ale Elizeusz również to zrozumiał w swoim sercu, że ten głos Boży również i dotyczy jego. Obwohl das Gott gar nicht direkt laut zu ihm gesagt hatte. Pomimo tego, że Bóg nie powiedział tego bezpośrednio głośno do niego. Er hat einfach in dieser Schule Gottes die Stimme Gottes verstanden. Tak, po prostu to świadczy o tym, że on w tej szkole Bożej bardzo dobrze zrozumiał głos Boży. Und wenn du und ich zwei gleiche Fragen an Gott haben, jeżeli ty i ja będziemy mieli dokładnie takie same dwa pytania do Boga, dann heißt das nicht, dass Gott bei dir und bei mir in der gleichen Art antwortet. To wcale nie oznacza, że Bóg w twoim, a ja w moim przypadku dokładnie da taką samą odpowiedź. Gott antwortet. Na pewno Bóg odpowie. Aber wir müssen die richtige Beziehung zu Gott haben, um zu verstehen, wie er mit jedem Einzelnen persönlich spricht. Ale my musimy mieć ten właściwy związek z Bogiem społeczności, abyśmy mogli zrozumieć, w jaki sposób Bóg do każdego z nas osobno przemawia. Und so verstand Elisa, dass er mit Elia diesen Weg gehen musste. I dlatego też i Elizeusz zrozumiał, że musi iść z Eliaszem dokładnie tą samą drogą. Und er tat das. I on tak też uczynił. Auch wenn es auf diesem Weg Prüfungen gab. Nawet jeżeli na tej drodze były dla niego przygotowane doświadczenia. Und die Prüfungen werden hier dargestellt durch die Worte und Sätze der Söhne der Propheten. A te ćwiczenia były do niego skierowane w postaci słów tych wszystkich synów prorockich. Zum Beispiel in Vers 3. Na przykład tak, to czytamy w trzecim wierszu. Sie hatten viel Erkenntnis, viel Einsicht. Ci uczniowie prorocy mieli wiele poznania, wiele rozsądku w tym względzie. Aber es fehlte ihnen die praktische Verwirklichung von dem, was sie wussten. Ale brakowało im praktycznego urzeczywistnienia tego, co oni wiedzieli. Und damit wurden sie diesem Elisa plötzlich zum Hindernis. I dlatego oni nagle stawali się dla tego Elizeusza swego rodzaju przeszkodą. Das ist auch eine ganz ernste Sprache Gottes an uns.
Te zdarzenie jest również dla nas bardzo poważnym słowem skierowanym, napomnieniem do nas, dass wir niemandem ein Hindernis sind. Abyśmy nigdy nikomu nie byli przeszkodą. Das kann auch manchmal durch vorschnell ausgesprochene Worte sein. A czasami może być to właśnie spowodowane zbyt szybko wypowiedzianymi słowami. Das kann auch manchmal durch ein fleischlicher Wandel sein. Czasami może być to spowodowane poprzez cielesne, osobiste pielgrzymowanie. Nun, der erste Ort, der erwähnt wird, ist Gilgal. I pierwsze miejsce, które zostało tutaj wzmiankowane, to jest Gilgal. Und Gilgal finden wir in Josua 5. A tą miejscowość Gilgal znajdujemy opisaną w Księdze Jozuego w 5 rozdziale. Es ist sozusagen der erste Ort, der dort erwähnt wird. W ogóle jest to pierwsze miejsce, które tam zostało w tej księdze wzmiankowane. Josua 5, zum Beispiel Vers 9. 5 rozdział Księgi Jozuego, 9 wiersz. Man gab diesem Ort den Namen Gilgal bis auf diesen Tag. W połowie tego wiersza miejscowość ta nazywa się Gilgal aż do dnia dzisiejszego. Und dort lagerten sie, sagt Vers 10, und feierten noch einmal das Passa. I w wierszu 10 czytamy tam, że oni tam obozowali i świętowali święto Paschy. Es war der Ort der Beschneidung. A było to jednocześnie też i miejsce, w którym dokonano obrzezania całego ludu. Es war der erste Ort in diesem verheißenen Land. To była miejscowość, która była pierwsza w tym obiecanym dla nich kraju. Er lag an der Ostgrenze von Jericho. A ta miejscowość znajdowała się po wschodniej stronie Jerycha. Das heißt, es ist ein Ort, der auch von der Heiligkeit Gottes spricht. Jest to miejscowość, która również i do nas mówi o świętości Bożej. Der davon spricht, dass wir das Fleisch im Tod halten sollen. Ta miejscowość obrazowo wskazuje na to, że my nasze ciało mamy trzymać w śmierci. Und so positiv versuchen wir alle anzufangen. I tak w pozytywny sposób chcemy temu się wszystkiemu przyjrzeć. Aber was ist aus diesem Ort geworden? Ale co w międzyczasie z tej miejscowości się stało? Es fing so gut an. Tak dobrze się wszystko rozpoczęło. Aber wir müssen zu den kleinen Propheten gehen, um zu erfahren, was aus diesem Ort geworden ist. I aby dowiedzieć się, co stało się z tą miejscowością, to musimy przejść do ksiąg małych proroków, którzy na ten temat piszą. Ich glaube, ja, Hosea 9, Vers 15. Na przykład Ozeasza, 9 rozdział, 15 wiersz. Da heißt es, all ihre Bosheit ist in Gilgal. Czytamy tutaj w tym 9 rozdziale Ozeasza, w 15 wierszu. Denn dort habe ich sie gehasst, sagt Gott. W Gilgal skupiła się cała ich złość. Zaiste, tam ich znienawidziłem. Weil sie eben das Fleisch nicht im Tode gehalten hatten. A to dlatego, że tam lud izraelski nie utrzymywał swojego ciała w śmierci. Das war die Belehrung. Takie było pouczenie Boże. Gott führte ihn sozusagen in Gedanken zurück nach Gilgal und erklärt ihm, wie es mal dort gewesen ist. Tak, Bóg poprowadził tego Elizeusza w myślach z powrotem do tego Gilgal, tego, które było na samym początku, i pokazał mu, co tam się rozpoczęło. Und als Elisa in Gilgal ankam mit Elia, sah er genau das Gegenteil, nämlich das, was Hosea 9 sagt. A gdy Eliasz z Elizeuszem doszli do tej miejscowości Gilgal, to zobaczyli dokładnie przeciwstawieństwo do tego, co było na początku, a co jest właśnie opisane w Księdze Ozeasza, 9 rozdział, 15 wiersz. Sie sahen einen Ort voller Götzen. Zobaczyli tam miejscowość, która była przepełniona bałwochwalstwem. Wir können ja auch mal ein klein wenig unser Leben zurückgehen lassen in Gedanken. Również i my możemy sobie przemyśleć nasze życie i wstecz zastanowić się, jak to przebiegało w naszym życiu. Nachdem wir uns bekehrt hatten, hat das vielleicht gut angefangen mit guten Wünschen. Po tym, jak żeśmy się nawrócili, to wszystko dobrze się rozpoczęło. I spójrzmy, jak wiele wtedy mieliśmy dobrych życzeń. Christus sollte den einzigen Platz in unserem Herzen einnehmen. Tak wielkie dobre zamiary mieliśmy, żeby Chrystus zajmował jedyne, tylko miejsce w naszym życiu. Das Fleisch wollen wir im Tode halten. Jak bardzo żeśmy postanawiali wtedy, że ciało nasze będziemy trzymali w śmierci. Doch wo stehen wir jeder persönlich heute?
A jednak spójrzmy sobie szczerze w swoje serca, gdzie każdy z nas osobiście dzisiaj się znajduje. In Josua 5. Czy znajdujemy się w Jozuego 5 rozdziale, czyli tak jak na początku? Oder in Hosea 9. Albo czy jesteśmy w takim stanie, jakie jest opisane w Ozeasza w 9 rozdziale? Vielleicht merken wir gar nicht, dass immer mehr andere Dinge Jesus Christus aus unserem Herzen verdrängen. Albo może w ogóle tego nie zauważamy, że różnorodne rzeczy ciągle na nowo, kawałek po kawałku wypychają Chrystusa z naszego życia? Das ist schon eine ernste Belehrung. To jest z całą pewnością bardzo poważne pouczenie. Der nächste Ort, der dann erwähnt wird, ist Bethel in Vers 2. W drugim wierszu wspomniane jest drugie miejsce, które nazywa się Betel. Und wer kennt diese Begebenheit mit Bethel von Jakob in Bethel nicht? A któż przecież by nie znał tego zdarzenia, które przeżył Jakub w swoim życiu właśnie w tej miejscowości Betel? Bethel heißt Haus Gottes. Ta miejscowość w tłumaczeniu na nasz język oznacza Dom Boży. Aber was ist daraus geworden? A co stało się z tej miejscowości? 1. Könige 12, glaube ich, heißt es. W pierwszej księdze królewskiej, w 12 rozdziale jest napisane, dass dort unter Jerobeam ein goldenes Kalb stand. Że tam za czasów panowania króla Jeroboama postawiony został złoty cielec, Bożek. Aus diesem Haus Gottes hat man ein Götzendiensthaus gemacht. Z tego domu Bożego zrobiono miejsce bałwochwalcze. In Bethel lernt man aber auch die Gnade Gottes kennen. Ale w Betelu również też i poznano tą łaskę Bożą. Jakob war dort aufgrund von eigener Schuld. Jakub tam się znalazł na podstawie swojej własnej winy. Aber da ist ihm die Gnade Gottes erschienen. Ale i w tym miejscu została mu objawiona wielka łaska Boża. Aber Jakob hat die Gnade Gottes gar nicht so richtig verstanden. Ale Jakub w tym momencie swojego życia nie zrozumiał dokładnie do końca, jak jest zamiar Boży dla niego. Er stellt Gott sogar einmal eine Bedingung in seinem Leben. On nawet Bogu stawiał warunki, jakie Bóg ma spełnić w jego życiu. Wenn du mich wieder zurückführst, dann sollst du mein Gott sein. I powiedział tak do Boga: jeśli mnie z powrotem przyprowadzisz szczęśliwie na to miejsce z mojego wygnania, to wtedy będziesz moim Bogiem. Ich war dieses Betel spricht auch von der unverdienten Gnade Gottes. Tak, ta miejscowość Betel mówi nam o tej niezasłużonej łasce Bożej. Auch das haben wir am Anfang unseres Lebens gut verstanden. Również i to myśmy na początku naszej drogi wiary na pewno dobrze zrozumieli. Aber was ist nach einigen Jahren Christenleben daraus geworden? A co stało się, pomyślmy sobie, po kilku latach naszego chrześcijańskiego życia? Setzen wir diese Gnade noch an eine wichtige Stelle in unserem Leben? Proszę, postawmy tą łaskę jeszcze na te właściwe, najważniejsze miejsce w naszym życiu. Oder versuchen wir Gott immer so ein klein wenig nachzuhelfen. I nie próbujmy Bogu w jakikolwiek sposób, chociażby troszeczkę, w tej łasce pomagać. Also noch einmal, Elisa wusste sicherlich, wie Betel anfing. I jeszcze raz powtarzam, Elizeusz z całą pewnością dokładnie wiedział, jak rozpoczęła się historia tej miejscowości Betel. Aber als er dort ankam, sah er den Götzendienst dort. Ale gdy on tam przyszedł razem z Eliaszem, to z całą pewnością zobaczył, że to jest miejscowość pełna bałwochwalstwa. Und er hat sicherlich diese geistliche Belehrung verstanden. I on z całą pewnością te duchowe pouczenie w tym zawarte zrozumiał. Dass wir aufpassen müssen über unseren Herzenszustand. Że my musimy zwracać uwagę pilną na stan naszego serca. Und dann lesen wir eben in Vers 3 etwas von den Söhnen der Propheten. I znowu w wierszu trzecim czytamy o tych uczniach prorockich. Sie hatten Erkenntnis. Oni mieli to poznanie. Weißt du, dass der Herr heute deinen Herrn über deinem Haupt wegnehmen wird? I znowu powiedzieli, czy wiesz, że dzisiaj Pan zabierze Twego Pana w górę? Aber was sollte diese Bemerkung? Ale cóż to miało w ogóle na znaczenie tego rodzaju uwaga? Und Elisa sagt nur, ich weiß es, schweigt. A Elizeusz odpowiedział, ja też to wiem, lecz wy milczcie. Das ist eine Form der Prüfung. To jest jedna z form doświadczeń, które nas spotykają. Die zweite Prüfung kommt dann selbst durch Elia. Ale drugie doświadczenie zostało skierowane do Elizeusza od strony samego Eliasza. Er sagt dann in Vers 4 wieder, bleib doch hier.
On znowu w wierszu czwartym skierował do niego te żądanie: pozostań w tej miejscowości. Nicht wahr? Da wird gezeigt, wie das wirklich im Herzen von Elisa aussieht. I teraz może być tutaj całkowicie jasno pokazane, jak wyglądało w sercu Elizeusza. Und er sagt dann, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. I on mógł tutaj ze szczerości serca odpowiedzieć, jako żyje Pan i jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. Und genauso hat er auch in Vers 2 am Ende geantwortet. Dokładnie tak samo też i odpowiedział pod koniec drugiego wiersza. Es gibt noch zwei Personen, die ähnlich geantwortet haben im Alten Testament. Są tylko dwie osoby, które w podobny sposób odpowiedziały w Starym Testamencie. Das war einmal Ruth. Tak odpowiedziała kiedyś Ruth. Und einmal Itai. I tak kiedyś odpowiedział Itai. Und Itai gibt eigentlich die höchste Antwort. A Itai dał tę najwznioślejszą odpowiedź. Denn er spricht davon, dass es ein Weg zum Tod oder ein Weg zum Leben ist. Bo on dodał jeszcze, nawet jeżeli by twoja droga prowadziła przez śmierć i życie, to ja cię nie opuszczę. Und dann schlägt er sich bewusst auf die Seite des verworfenen David. I on świadomie podjął decyzję, aby stanąć po stronie tego odrzuconego króla Dawida. Also das, was Elisa hier ausspricht, ist in dem gleichen Geist gesprochen, wie Itai das sprach. A więc to, co powiedział tutaj Elizeusz, jest w tym samym duchu powiedziane, jaką dał odpowiedź również Itai swojemu królowi Dawidowi. Man schlägt sich bewusst auf die Seite des Verworfenen. Widzimy, jak oni zdecydowanie i świadomie stanęli po stronie tego, który był odrzucony. Wir können das einmal lesen bei Itai. Ich glaube, ist das 2. Samuel. Myślę, że to jest napisane w drugiej księdze Samuelowej. Możemy ją o tym przeczytać. Nie wiem, czy szybko to teraz znajdę. 15 rozdział. 2 Samuel 15. Druga księga Samuelowa, 15 rozdział. Vers 21. Wiersz 21. So wahr der Herr lebt und mein Herr der König lebt. An dem Ort, wo mein Herr der König sein wird, sei es zum Tod, sei es zum Leben, dort wird auch dein Knecht sein. Lecz Itai odpowiedział królowi, jako żyje Pan, jako żyje mój Pan Król, że będę tam, gdzie będzie mój Pan Król, czy na śmierć, czy na życie, tam będzie twój sługa. Itai hat nachgedacht. Tak, Itai się nad tym zastanowił. Und deswegen erwähnt er zuerst den Tod und dann das Leben. I dlatego on w swojej wypowiedzi najpierw wymienia śmierć, a potem życie. Er weiß, dass er sich hier bewusst auf die Seite des verhassten David schlägt. On wiedział dokładnie o tym, że świadomie staje po stronie tego znienawidzonego Dawida. Den Saul töten wollte. Tego Dawida, którego dawniej chciał też i nawet Saul zabić. Und trotzdem geht Itai diesen Weg Davids. A jednak ten Itai poszedł tą drogą Dawidową. Was für eine Entscheidung. O, jakież to wspaniałe podjęcie decyzji. Und genauso ist es hier bei Elisa. I dokładnie tak sama sprawa wygląda w przypadku tego Elizeusza. Insgesamt bekräftigt er diesen Herzensentschluss dreimal. I w międzyczasie on trzykrotnie potwierdza te postanowienie serca. Es war eine bewusste Entscheidung für Elia, für den verworfenen Jesus Christus. A więc widzimy tutaj podjęcie świadomej decyzji stanąć po stronie Eliasza, czyli dla nas to oznacza stanąć po stronie tego odrzuconego Chrystusa. Der nächste Stadt, die erwähnt wird, ist Jericho. Ostatnie miejsce, ostatnia miejscowość, jaka tutaj jest wymieniona, to jest Jerycho. Du findest sie in Josua 6. Możesz o tej miejscowości przeczytać w 6. rozdziale Jozuego. Es war sozusagen eine mächtige Festung, die besiegt werden musste, um richtig in dieses Land reinzukommen. Jak wiemy, była to potężna twierdza, która musiała być zwyciężona, aby lud izraelski mógł w ogóle rozpocząć swoje wejście do tego obiecanego kraju. Mit gewaltigen Mauern. Z potężnymi murami. Die Menschen eigentlich gar nicht hätten einreißen können. Tak wielkie mury, które z ludzkiego punktu widzenia nie były możliwe do zdobycia. Aber sie müssen lernen, dass eine Einnahme möglich ist. Ale oni musieli się tego nauczyć, że zdobycie tego miasta jest możliwe w mocy Bożej. Aber eben nicht mit menschlichen Waffen. Ale nie używając ludzkiego rodzaju broni. Die hatten keine Schwerter. Przecież Izraelici nie mieli mieczy. Die hatten Trompeten. Oni posiadali za to trąby. Fackeln,
Pochodnie, Krüge, Dzbany. Die Verteidiger von Jericho haben sich vielleicht kaputt gelacht über das, was dort passierte. Ci, którzy bronili tego Jerycha i stali na murach, to z pewnością pękali ze śmiechu, gdy widzieli wokoło krążące wojska Izraela. Mit Posaunen eine Stadt einzunehmen. I myśleli sobie, oni chcą zdobyć nasze miasto tymi trąbami. Eigentlich völlig unmöglich. W zasadzie z ludzkiego punktu widzenia całkowicie rzecz niemożliwa. Aber sie hatten die Rechnung ohne Gott gemacht. Ale oni ten rachunek prawdopodobieństwa wykonywali bez Boga. Und das, was man dort bei Jericho lernen kann, ist... A to, czego możemy my wszyscy się nauczyć, co się stało tam z Jerychem, dass wir aus eigener Kraft überhaupt nichts vermögen. To jest to, że my z własnej siły nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Aber das für Gott kein Ding unmöglich ist. Możemy się z tego nauczyć, że też dla Boga nie ma rzeczy, która by była niemożliwa. Haben wir dieses Vertrauen auf Gott? Czy my tego rodzaju zaufanie mamy do Boga? Manchmal so ganz praktisch in unserem persönlichen Leben. Spójrzmy tak całkiem praktycznie na nasze osobiste życie. Und ich meine auch nicht, dass man diese Stelle auswendig zitieren kann, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Tu nie chodzi o to, aby ktoś nauczył się na pamięć tego wiersza i go ciągle cytował. U Boga wszelkie rzeczy są możliwe. Sondern dass das ein Teil meines Lebens hier auf dieser Erde ist. Nie, tu chodzi o to, aby te słowa stały się cząstką mojego życia tu na ziemi. Ich will noch einmal abschweifen zu Abraham. Jeszcze raz chciałbym teraz odskoczyć do osoby Abrahama. Er hatte einen solchen Glauben. On miał tego rodzaju wiarę. Gott sagte zu Abraham, opfer deinen Sohn, den Isaak, den einzigen, den du hast, den du lieb hast. Bóg powiedział do Abrahama, ofiaruj twojego jedynego syna, Izaaka, którego ty miłujesz. Abraham muss einen gewaltigen Glauben gehabt haben. Abraham musiał mieć naprawdę potężną wiarę. Aber er hatte nicht nur Glauben, er wusste auch, dass für Gott kein Ding unmöglich ist. Ale nie tylko miał wiarę, on również wiedział, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Denn der Hebräerbrief greift diese Begebenheit auf. Dlatego, że list do Hebrajczyków również wzmiankuje o tym zdarzeniu. Und dann heißt es in Hebräer 11, Vers 19 nicht. I tam w Hebrajczyków w 11 rozdziale, w 19 wierszu nie jest napisane, dass Abraham glaubte, dass Gott aus den Toten aufzuerwecken vermag. Że Abraham wierzył, że Bóg może wskrzeszyć umarłych do życia. Sondern es steht dort in Vers 19, Abraham urteilte. Tu jest w wierszu 19 napisane, od samego początku sądził, albo podjął właściwe osądzenie tej sytuacji. Urteilen ist nicht nur Glauben. Osądzić coś, nie w sensie sądzenia, tylko rozważenia tej sprawy, to oznacza, że coś my, nad czym żeśmy się zastanowili głęboko. Urteilen heißt zum einen ganz klar glauben, das ist die Grundlage. Naturalnie, osądzić coś to jest też i dowiedzenie tego, że się ma tą wiarę. Aber er benutzte auch seinen Verstand. Ale tutaj chodzi o to, abyśmy również i użyli naszego rozumu. Und der sagte ihm, dass Gott irgendein Wunder zu tun vermag, damit er seiner Verheißung erfüllen kann. I ten rozum mu podpowiadał cichutko, że Bóg jest w stanie zrobić taki cud, aby jego obietnica rozmnożenia Abrahama rzeczywiście się spełniła. Und so benutzt er seinen Glauben und seinen Verstand und kommt jetzt zu einem Ergebnis. I tak w ten sposób Abraham użył swojej wiary, użył swojego rozumu, aby dojść do właściwego wniosku. Er urteilte i ocenił tą sytuację, dass Gott aus den Toten aufzuerwecken vermag. Że Bóg może wzbudzić z martwych. Dieses Wunder hat es vorher noch nie gegeben. A przecież tego rodzaju cuda wcześniej się jeszcze nie zdarzały. Aber das war für Abraham völlig logisch. Das steckt in diesem Ausdruck. Ale to dla Abrahama było całkowicie logiczne, bo to przecież jest zawarte w tej wypowiedzi. Und das ist das, was wir in Jericho lernen können. I to jest właśnie to, co my też możemy się nauczyć w stosunku do tego zdarzenia, jakie było pod murami Jerycha. Wir müssen Vertrauen haben auf Gott.
My musimy mieć po prostu zaufanie do Boga. Aber auf einen Gott, der allmächtig ist. A mianowicie do Boga, który jest wszechmocny. Und Jericho wurde zerstört. I przecież wiemy, że Jericho zostało zburzone. Und Jericho durfte nie mehr wieder aufgebaut werden. I wiemy również o tym, że Bóg nakazał, aby to miasto Jericho nigdy więcej nie było odbudowane. Und was sah Elisa, als er in die Gegend von Jericho kam? A co zobaczył Elizeusz razem z Eliaszem, gdy oni podeszli w ten rejon? Er sah dort wieder eine Stadt. Naturalnie zobaczyli znowu miasto. Denn 1. Könige 16, glaube ich, sagt uns, dass Jericho trotzdem wieder aufgebaut worden ist. Dlatego, że pierwsza księga Samuelowa, chyba w 16 rozdziale, ma napisane, że pomimo zakazu Bożego jednak Jericho zostało odbudowane. Natürlich passierte das, was Gott vorher vorausgesagt hatte. Naturalnie musiało się też spełnić to, co Bóg w stosunku do odbudowy tego miasta przepowiedział. Der erstgeborene Sohn des entsprechenden Königs ließ sein Leben dabei. Że ten pierworodny syn tego, który będzie odbudowywał to miasto, położy swoje życie w tym czasie. Also Elisa sah wieder etwas, was völlig anders aussah als der Anfang. A więc Elizeusz widział coś, co było całkowicie inaczej wyglądające niż na samym początku. Wie sieht das in deinem und in meinem Herzen aus bezüglich des Vertrauens auf Gott? A jak wygląda ta sprawa w twoim i moim sercu, jeżeli chodzi o zaufanie w moc Bożą? Vertrauen wir wirklich, dass für Gott kein Ding unmöglich ist? Czy rzeczywiście w to wierzymy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwej? Oder meinen wir doch, wir müssen uns gegen tausende Sachen absichern? Albo czy może my myślimy, że my w naszym życiu musimy się ubezpieczyć na tysiąc innych różnych wypadków? Falls das eben doch nicht so richtig klappt bei Gott. Jeśli by tak miało się akurat Bogu nie udać w tej sprawie, um ihm vielleicht so ein klein wenig helfen zu müssen. I tak sobie w ten sposób, może nie myśląc o tym, sprawiamy takie zabezpieczenie, jak gdybyśmy mieli Bogu coś w stanie dopomóc. Elisa musste lernen, die Allmacht Gottes ist unendlich groß. A Elizeusz musiał się tego też nauczyć, że ta wszechmoc Boża jest nieskończenie wielka. Und wieder sind es anschließend die Söhne der Propheten in Vers 7, die dort wieder etwas taten. I znowu tutaj w wierszu 7 oglądamy tych uczniów prorockich, którzy też pewną rzecz uczynili. Und ich muss noch einmal kurz auf Vers 5 zu sprechen kommen, Entschuldigung. Ale jeszcze krótko musimy wspomnieć to, co się działo w wierszu 5. Dort stellen die Söhne der Propheten wieder die gleiche Frage wie in Vers 3 und Elisa antwortet genauso. Czytamy o tym, że ci uczniowie prorocy postawili Elizeuszowi dokładnie takie samo pytanie, jak w poprzednich wierszach już dwukrotnie usłyszał, i Elizeusz odpowiedział dokładnie tak samo i im. A dann kommt Punkt 6, Vers 6, dass sie an den Jordan gehen, der vierte Ort. I teraz następuje wiersz 6, w którym czytamy, że oni poszli do następnego miejsca, a mianowicie nad brzeg Jordanu. Beim Jordan können wir lesen, es gibt nur eine Möglichkeit, dem Gericht Gottes zu entgehen. W przypadku Jordanu mogliśmy się już tego nauczyć, że jest tylko jedna możliwość, aby ujść tego sądu Bożego. Und dazu musste dieser Todesfluss durchquert werden. I aby to się stało, to musi być przekroczona ta rzeka śmierci. Wir merken, Elisa geht diesen ganzen Weg genau umgekehrt, wie das Volk Israel ihn später ging. Tak, my możemy to zauważyć, że Elizeusz idzie dokładnie tą samą drogą, jaką kiedyś w przeszłości szedł lud izraelski, tylko że Elizeusz idzie w odwrotnym kierunku. Bildhaft gesprochen, lassen Sie sozusagen dieses ungläubige Volk hinter sich. Tak obrazowo mówiąc, on, ten niewierzący naród, musiał teraz zobaczyć w ich upadku, jaki nastąpił. Und wieder lesen wir etwas von den Söhnen der Propheten. Znowu czytamy o tych uczniach prorockich. Was sagen sie diesmal? I co oni tym razem powiedzieli? Gar nichts. Teraz w 7 wierszu nie czytamy, żeby się coś wypowiadali. Das heißt einfach nur in Vers 7. Czytamy tylko w wierszu 7. Und 50 Mann von den Söhnen der Propheten gingen hin und standen gegenüber von fern. A poszło też 50 spośród uczniów prorockich
Lecz ci stanęli na uboczu z dala. Elisa wusste, dass sie jetzt gut beobachtet würden. Elisa już wiedział, że oni teraz będą się dobrze przyglądać temu, co się będzie działo. Und was passiert jetzt? I co teraz się zaczęło dziać? Jetzt nimmt Elia seinen Mantel in Vers 8, schlägt auf das Wasser zerteilte sich und sie gingen trocken durch diesen Jordan. Czytamy o tym, że Eliasz zdjął swój płaszcz i on zwinął go, uderzył w wodę i po suchym mogli przejść na drugi brzeg. Was für ein gewaltiges Wunder. Jakiż to potężny cud się stał. Ich war Wunder bedeutet eben, dass es etwas ist, was ich nicht mit Naturgesetzen erklären kann. Jak wiemy, cud to coś, co my nie jesteśmy w stanie wyjaśnić za pomocą wszystkich znanych nam reguł, które rządzą otaczającą nas przyrodą. Weißt, es gibt schon mal Leute, die wollen uns erklären, von welchem Baum das Manna stammt. Bo mówię to z tego powodu, że już pojawili się tacy ludzie, którzy próbują nam wymówić, że oni wiedzą, z jakiego drzewa pochodziło to ziarno manny. Was bringt das? Co to w ogóle da, takie wyjaśnienie? Nur, dass ich Wunder Gottes auf eine menschliche Ebene herabziehe. Ich celem jest po prostu zdegradowanie cudów Bożych do poziomu myślenia człowieka. Andere wollen uns erklären, wie das vielleicht mit dem Durchzug durch das Rote Meer ging. Inni znowu próbują nam wyjaśniać, jak to jest możliwe, aby przejść przez Morze Czerwone. Wollen das irgendwie naturwissenschaftlich erklären. I próbują to wyjaśnić w sposób naukowy. Man versucht heute fast jedes Wunder naturwissenschaftlich zu erklären. I tak w ten sposób prawie każdy cud próbują wyjaśnić za pomocą tych możliwości naukowych. Aber das geht nicht. Ale jak wiemy, to się nie da tak. Solche Wunder bedeuten ganz klar, dass Gott Regeln der Naturgesetze außer Kraft setzt. Tego rodzaju cuda dzieją się z tego powodu, że Bóg po prostu nie pozwolił, aby zadziałały zwykłe siły natury, przyrody, tylko On swoją wszechmocą to sprawia. Menschen, die an Evolution glauben, können sowas nicht verstehen. Nawet ludzie, którzy wierzą w ewolucję, ludzie, którzy wierzą w ewolucję, też nie chcą wierzyć w cuda. Aber Menschen, die an einen Schöpfer Gott glauben, sollten damit keine Probleme haben. Ale ludzie, którzy wierzą w Boga, który jest twórcą, oni nie będą mieli z tym problemów. Denn es ist doch klar, dass der Schöpfer auch Herr über seine Gesetze ist, die gemacht hat. Bo przecież to dla wszystkich wierzących jest jasne, że Bóg jest Panem wszystkich praw przyrody, które przecież On sam ustanowił, żeby takie były. Ja, die Naturgesetze sind ja nicht für Gott, die sind für uns Menschen. Bo te prawa przyrody nie są dla Boga przecież postanowione, tylko przez Boga, dla nas ludzi. Dass wir überhaupt ein vernünftiges Leben hier führen können. Abyśmy my mogli na tej ziemi prowadzić życie takie normalne, rozsądne. Ja, hätten wir keine Naturgesetze, wüsstest du nie, ob die Brücke hält oder die Bremsen funktionieren. Gdybyś nie miał tych znanych już obecnie wszystkich praw przyrody, to byś w ogóle nie wiedział, czy budując most, ten most wytrzyma obciążenie, czy się zawali. Nie wiedziałbyś, czy hamulce w twoim samochodzie zadziałają tak, że ty zahamujesz w twoim odcinku drogi. Naturgesetze sorgen für einen regelmäßigen Ablauf hier auf dieser Erde. Wszystkie te prawa przyrody, one o to się już starają, aby na naszej ziemi wszystko przebiegało według uporządkowanego przebiegu. Und ein Buch, das nicht irgendwie etwas über Wunder von Gott berichtet, könnte kein Buch von Gott sein. A księga, która nie opisuje jakiegokolwiek cudu, to Nein. Wenn die Bibel nichts über Wunder berichten würde, dann wäre sie eigentlich nicht das Wort Gottes. Gdyby ta nasza księga, Biblia, nie opisywała cudów Bożych, ona by nie była księgą Bożą. Vielleicht ein Vers dazu aus Jesaja 9. Jeden wiersz do tego przeczytamy z księgi Izajasza z 9 rozdziału. Vers 5 in der Mitte. W piątym wierszu, w połowie tego wiersza, Izajasza 9 rozdział, 5 wiersz. Und man nennt seinen Namen wunderbarer. I nazwą jego imię cudowny. Und dann kommen noch 4-5 weitere Namen Gottes. I dalej wymienionych jest następnych 4-5 wspaniałych imion Bożych.
Aber der erste Name, den hat, der steckt mit Wunder zusammen. Ale pierwsze imię, jakie tu jest wzmiankowane, one łączy się z jego cudowną mocą. Sogar in dem zweiten Namen steckt dieses Wort noch, denn Berater heißt eigentlich Wunderrat. A również i w drugim imieniu tkwi ten rdzeń cudowności, dlatego że doradca to oznacza cudowny doradca, dokładnie mówiąc. Das bedeutet, Wunder ist ganz klar ein Name Gottes. A więc to oznacza, że cud to jest jedno z imion Bożych. Dann ist es völlig normal, dass die Bibel viel über Wunder berichtet. I dlatego jest to całkowicie rzeczą normalną, że Biblia nam opisuje o dużej ilości cudów. Dass sie es sogar tun muss, denn es ist ein Teil des Namens Gottes. A nawet można by powiedzieć, Bóg musi te cuda czynić, dlatego że jest to cząstka Jego własnego imienia. Kommen wir noch kurz zu den letzten Versen. I teraz krótko jeszcze wspomnimy o ostatnich wierszach. Es gibt sozusagen jetzt die Abschlussprüfung. Teraz można powiedzieć, następuje ten końcowy egzamin. Und die findest du in Vers 9. I on tutaj jest opisany w wierszu 9. Erbitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. I tutaj czytaliśmy o tym, proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Und ich sage es gleich, Elisa besteht diese Prüfung. I można od razu powiedzieć, że Elizeusz zdał ten egzamin. Er bittet eben nicht um Reichtum oder Ehre oder solche Dinge. On mianowicie nie prosi o bogactwo, o cześć na tej ziemi i tego rodzaju rzeczy. Oder um ein bequemes Leben. Ani nie prosi o wygodne życie. Sondern er sagt was ganz Interessantes am Ende von Vers 9. Ale wyraża swoją prośbę o całkowicie interesujące rzeczy pod koniec 9 wiersza. So möge mir doch ein zweifaches Teil von deinem Geist werden. I prosi, aby stało się w jego udziale podwójna ilość twojego ducha. Er möchte also gern den doppelten Teil an geistlicher Kraft. A więc on chciałby mieć podwójną moc w tej mocy duchowej. Das ist das, was in diesem Ausdruck drin steckt. To jest właśnie treść tego jego prośby. Wir haben den gleichen Ausdruck in 5. Mose 21, Vers 17, glaube ich. W 5. Księdze Mojżeszowej, w 21. rozdziale, chyba w 17. wierszu, mamy dokładnie taką samą prośbę. Da geht es um materielle Dinge für den Erstgeborenen. Tam chodzi o te materialne dobra dla kogoś, kto jest pierworodnym. Und damit ist auch gemeint, dass er die doppelte Menge sozusagen bekommt. I tam jest mowa o tym, że pierworodny ma otrzymać podwójny dział. Und so möchte eben Herr gern den doppelten Teil an geistlicher Kraft, den Elia besaß. I tak też Elizeusz chciałby mieć podwójną ilość tego ducha, którą posiadał Eliasz. Das war natürlich etwas, was Elia ihm nicht geben konnte. Naturalnie było to coś, co Eliasz nie był w stanie dać temu Elizeuszowi. I dlatego on mu powiedział, ty mnie prosiłeś o trudną rzecz. Ale jeżeli będziesz widział, że ja będę zabrany przez Boga, to wtedy będziesz, to otrzymasz od Boga. Und dann geschieht eben das, was in Vers 11 steht. I wtedy dzieje się to, co rzeczywiście jest opisane w wierszu 11. Ein Wagen von Feuer und Pferde trennte die beiden voneinander. I czytamy, że rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. I Eliasz w tym sztormowym wietrze został zabrany do nieba. Und dieser Wagen von Feuer und Pferde von Feuer spricht eben von dieser geistlichen Kraft. I ten rygwan ognisty i te konie ogniste dobitnie mówią o tej duchowej mocy. Es war eben nicht nur ein Wagen von Feuer. Tutaj nie jest tylko mowa o ognistym wozie. Es waren auch nicht nur Pferde von Feuer. Nie jest mowa tylko o ognistych koniach. Beides spricht von geistlicher Kraft. Naturalnie jeden i drugi obraz mówi o duchowej mocy. Es waren Wagen und Pferde. Ale tu czytamy o
wozie i o koniach. Schon ein Hinweis darauf, dass Gott seinen Wunsch erhört hatte. To może już być wskazówką na to, że Bóg jego życzenie podwójnej ilości ducha już wysłuchał. Elisa ruft in Vers 12: Mein Vater, mein Vater. I czytamy w następnym wierszu, że Elizeusz zawołał: Ojcze mój, ojcze mój. War Elia tatsächlich der Vater von Elisa? Czy rzeczywiście ten Eliasz był ojcem Elizeusza? Nein, natürlich nicht, aber es war sein geistlicher Vater. Naturalnie nie, ale on był jego duchowym ojcem. Wir haben auch so etwas im Neuen Testament. Coś takiego oglądamy również i w Nowym Testamencie. Nur bei Paulus. Na przykład w przypadku Pawła. Da sagt er über Titus, meinem echten Kinde. Że on mówi w stosunku do Tytusa, mój syn. Natürlich war er nicht sein leiblicher Vater. Naturalnie on nie był jego cielesnym ojcem. Aber er war sein geistlicher Vater. Ale był jego duchowym ojcem. Und das ist eine ganz wichtige Beziehung, die uns hier beschrieben wird. I tu jest nam opisany bardzo ważny związek. Und das ist eben auch mal eine Frage an Jüngere, die hier sitzen. I dlatego pozwólcie młodsi, którzy tutaj siedzicie, abym skierował do was właśnie to pytanie. Habt ihr in eurem Leben eine geistliche Mutter, einen geistlichen Vater? Czy wy w swoim życiu macie taką duchową matkę i duchowego ojca? Das müssen nicht immer die leiblichen Eltern sein. Nie zawsze muszą to być twoi cieleśni, normalni rodzice. Aber hast du hier in der Versammlung eine ältere Person, wo du hingehen kannst in den Fragen deines Lebens? Ale czy ty masz w zgromadzeniu jakąś inną, starszą osobę, do której możesz zwrócić się z twoimi pytaniami? Es ist gut, wenn ein solches Verhältnis da ist. Jak dobrze, jeżeli tego rodzaju społeczność w zgromadzeniu będzie istniała. Wenn man sich auch unterweisen lässt von älteren. I jak to dobrze, jeżeli młodsi dadzą się pouczać przez starszych. So muss es bei Elisa gewesen sein. Tak musiało być też z całą pewnością w przypadku tego Elizeusza. Wie gesagt, wir wissen nicht, was dort in den Jahren der Verborgenheit passiert ist. Jak na początku już mówiliśmy, my nie wiemy, co działo się na początku jego życia razem z Eliaszem. Aber er muss ein geistliches Verhältnis zu diesem Elia aufgebaut haben. Ale z całą pewnością duchowe powiązanie musiało być zbudowane pomiędzy nim a Eliaszem. Wie ein Vater-Sohn-Verhältnis. A mianowicie podobny związek, jaki ma ojciec ze swoim synem. Und dieser Elia muss sich Zeit genommen haben für ihn. I na pewno Eliasz poświęcił dużo czasu dla tego Elizeusza. A my, rodzice, czy my poświęcamy dostateczną ilość czasu dla naszych dzieci? Abyśmy mogli tego rodzaju duchowe powiązanie zbudować? Zurück bleibt der Mantel. I jak wiemy, ten płaszcz jego pozostał na ziemi. Und er fällt auf ihn herab. On, można by powiedzieć, spadł na niego. Und er nimmt diesen Mantel. On bierze ten płaszcz. Schlägt wieder auf das Wasser. Tym płaszczem znowu uderzył w wody Jordanu. Das Wasser zerteilt sich. Te wody znowu się rozdzielają. Und Elisa ging trockenen Füßes hinüber. I Elizeusz sucho stopą przechodzi na